przychodzi mi na myśl, jak te róże hoduje zawsze słowacki, nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. Ja mówię razem z Herbertem i Szymborską, każdą różę trzeba pielęgnować i żal jej, nawet jeśli płoną lasy. Verehrter Herr Didizius, ich darf Ihnen nunmehr, und das ist eine der erfreulichsten Pflichten, die ich hier auszuüben habe, ich darf Ihnen nunmehr zum ersten Mal in der Geschichte dieser jungen Universität den Viadrina-Preis überreichen. Sie haben sich, Herr Didizius, in dankenswerter Großzügigkeit entschieden, den größeren Teil des Ihnen zustehenden Preisgeldes dieser Universität für die Unterstützung unserer deutsch-polnischen Zusammenarbeit wiederum zur Verfügung zu stellen. Magnificenz, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, Förderer und Famuli der Wissenschaften der Universität. Ich danke Ihnen für die Auszeichnung, für Ihre Wahl, für Ihre Anwesenheit. Ich habe vor, die mir gebotene Zeit für einige Gedanken zu nutzen, die diesen Standort, dessen Besonderheit der Zielsetzung der Europa-Universität Viadrina angemessen scheinen. Also, Deutsche und Polen in Europa, die vielen brach gebliebenen Forschungsgebiete, Autoren, Bücher, Sprachen, unsere gemeinsame Freude und gemeinsame Sorge, Europa. To znaczy, ja pani jeszcze nic nie przyrzekłem, tylko planujemy i zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dobrze. Będę pamiętał. Bardzo proszę. So viel über Polen und Europa haben wir noch nicht gewusst. Nein. Ja, und wir hoffen sehr, dass Sie das so publizieren, dass wir das weit verbreiten können. Ja, das sind Notizen auf dem Augenblick, weil ich zu viel davon habe. Ich komme nicht dazu, meine Notizen zu sagen. Ich muss jeden Tag woanders. Danke, aber sehr, sehr gut. Ja. Das Verständnis fördern. Ohne Jurisprudenz und ohne andere Wissenschaften kommen wir sowieso nicht. Dla mnie Brandes, na którym się wychowałem, słuchany w Polsce jeszcze poprzez Wolną Europę, Miesiące, Nierzeczywistość, jest to książka nietłumaczalna, a pan pokazał, że można przetłumaczyć. Ja chciałem dzisiaj pokazać kilka takich wierszy, które są nieprzetłumaczane, wiersze na przykład futurystów, dadaistów, ale to już byłby inny program. Zdecydowałem się w końcu nie czytać wierszy pod koniec, bo zakończenie było takie poważne i apel, to byłby teraz taki appendiks literacki, który chyba by atmosferę zmienił zupełnie i dlatego nie czytałem tych wierszy, ale mnie właśnie bawi najbardziej tłumaczenie wierszy trudnych.
O rodzicach nie wiem zbyt dużo. Wiem, że urodzili się w okolicach Łodzi, w Zylowie, w Pożdenicach, we wsi, w koloniach niemieckich, czeskich. Ojciec, to znaczy rodzina ojca pochodziła z Czechosłowacji, rodzina matki z Niemiec, z Szwabii. Poznali się w Zylowie, zdaje mi się, ożenili się i spłodzili mnie już w Łodzi, dokąd się oboje udali, w którym roku nawet nie wiem. Urodziłem się w 21 roku i pamiętam rodziców jako bardzo pracowitych, bardzo solidnych i dobrych ludzi. Wychowali mnie tolerancyjnie. Dali mi bardzo dużo uczucia, bardzo dużo względów, miłości. No i harowali, żebym ja mógł gimnazjum skończyć i tę drogę wtedy książki kupić, instrumenty różne do nauki potrzebne. Z mojej młodości o Łodzi jako międzynarodowym mieście, takim tyglu różnych kultur, pamiętam dużo dobrych rzeczy. Nie rozróżniałem wtedy żadnych narodowości, żadnych religii. I tak dalej było również i w szkole, która była bardzo humanistyczna. Ojciec dbał o to bardzo, żeby gimnazjum było dobre, humanistyczne. Chciał mnie wychować na humanistę. I w tym gimnazjum znów w klasie 7 czy 8 Żydów, 6 czy 7 Niemców, Rosjanin, dwóch Francuzów, Polacy, większość Polaków oczywiście. Szkoła była już w tej klasie międzynarodowa. I w tym duchu międzynarodowym, europejskim, dyrektor Marczyński nas wychował. Były na ulicach oczywiście, zależnie od tego, przy wyborach i przy innych ekscesy widziało się brzydkie obrazy na Żydów, napadano, wyrywano im brody na ulicach. Za mną też wołano: Szwabie, Szwabie, Karaluchu, twoja matka na łańcuchu. Ale to były marginesy i to byli ludzie, których poważnie my nie braliśmy. Ci ludzie, z którymi mieliśmy kontakt poważnie, w szkole, przez szkołę, rodzina, to był zupełnie inny klimat. To jest moja matka, ręce nie tylko pracowite, ale i ładne, jak widać. Ojciec solidny. Nie wiem, czy są pochowani, gdzie pochowani, czy istnieją jeszcze groby. Więc do Łodzi przyjeżdżam zawsze z takim dziwnym uczuciem. Leżą w jakichś dołach czy grobach. Nie wiem, nic się nie pozostało. To są zdjęcia z matury, 19 maj, 39 rok. Ja tutaj spoglądam troszeczkę filuternie. To są moi najbliżsi koledzy klasowi. Leon Tomczak, świetny polonista, i Bartoszewski, świetny śpiewak. Mieliśmy takie trio, bo byliśmy w trójkę muzykalni i lubiliśmy śpiewać. Tutaj studniówka, 100 dni przed maturą. U jednej z koleżanek w domu prywatnie, jak to było wtedy uzus, zabawa prywatna w domu tej pani. Była bardzo sympatyczna i ładna, dlatego ja obok niej siedzę. Po maturze, jak to było w Łodzi zwyczajnie, dostawało się pierwszy kapelusz, ojciec kupił mi i tak wyglądałem po maturze w cywilu i w pierwszym kapeluszu. Ja muszę przyznać się, że ja żyłem w takim szklanym, chronionym środowisku, w domu i w szkole. Kuncewiczowa też pisała w swojej książce, że w 1939 roku była i u kolegów w Pradze, i u kolegów we Wiedniu i nie zauważyła, że wojna się szykuje i że wybucha wojna. Polska inteligentka, Kuncewiczowa. Mnie podobnie się działo. Ja miałem wtedy 17-18 lat, grałem na skrzypcach, czytałem wiersze, tłumaczyłem już troszeczkę z łaciny i z innych. Historia obok mnie przepłynęła. Obok mojej świadomości również.
Wojna była dla mnie tym samym, czym była dla Polaków, katastrofą, bo ja przygotowany byłem do życia zupełnie innego. 39 rok, 18-letni szczeniak, maturzysta, zabierający się do wolnego życia, wybucha wojna. Matka leży w łóżku, umiera na raka, ojciec nie może uciekać, bo musi pozostać przy żonie. Mnie normalnie siłą, jako niemieckiego pochodzenia obywatela polskiego, wzięto do obozu pracy, a potem automatycznie do Wehrmachtu, do Frankfurtu nad Odrą, gdzie znów miałem szczęście, bo zostawiono mnie w orkiestrze pułkowej i nie musiałem natychmiast na front. Ale jak wybuchła wojna przeciwko Rosji, wszystkich maruderów wyrzucono z koszar na front rosyjski, kucharzy, pisarzy, muzykantów i tak dalej. I tak ja znalazłem się szeregowy, nigdy żadnych trofei niechcący doświadczyć na froncie. I znów miałem szczęście, bo maszerowałem w piechocie za czołgami, za tankami do ostatniego, do Czerwonego Placu w środku Stalingradu i nie strzelałem. Nie musiałem nikogo zabić. To jest jedyna podstawa duchowa dla mnie, że w życiu nikogo nie zabiłem. Żyłem swoje życie tak, że mogę się do niego przyznać do końca moich dni. W niewoli różnie bywało. Na początku była to po prostu katorga, którą Polacy ze swojej historii bardzo dobrze znają. Chorowałem prawie że 2 lata, miałem 37 kg. Tyfus plamisty, malaria, żółtaczka, rura i tak dalej. Wszystkie choróbstwa, okrążenia i lagrów przeszedłem. To była pierwsza część mojej niewoli, a potem po 45 roku, po wyzdrowieniu, po normalnym życiu w lagrze, praca i tak dalej, wróciłem w 50 roku już jako człowiek dojrzały. Wyszedłem w życie jako smarkacz, niedojrzały, niedoświadczony. Wróciłem z bardzo wielkim doświadczeniem. To były według Gorkiego moje uniwersytety. Przy zwolnieniu z obozu sowieckiego trzeba było podać adres, dokąd się wojennopłienny kieruje. Ja nie miałem żadnego innego adresu. W Łodzi nie miałem nikogo, rodzice nie żyli, rodziny nie znałem, więc pojechałem do Weimaru, gdzie moja żona teraźniejsza się osiedliła, z którą byłem zaręczony od 40 roku. Było to oczywiście moment taki bardzo zjęty, das ist schwierig, darüber zu sprechen. Das ist furchtbar schwierig. Thank you.
Więc tutaj zaczęła się trzecia część mojej wędrówki po świecie 1 stycznia 1950 roku. Przyjechałem do Weimaru i tutaj zacząłem pierwsze kroki mojego życia zawodowego. Zacząłem publikować tłumaczone wiersze Lermontowa, Achmatowej z rosyjskiego, w tutejszej gazecie, mając jeszcze w uszach język rosyjski, po 7-letniej tułaczce po Rosji. Podobała się bardzo dyrektorowi tutejszej wyższej szkoły sztuki teatralnej, Deutsches Theaterinstitut, tutaj w tym zamku. I on mnie prosto z mostu zaangażował jako starszego asystenta, który zna słowiańskie języki, żeby on się lepiej zorientował w dramaturgii polskiej, czeskiej, serbo-chorwackiej i rosyjskiej. Ale po półtora roku pracy tutaj w instytucie zorientowałem się, że jednak fobię tą miałem, tą tej rosyjskiej niewoli, która się tutaj przedłużała. Widziałem ciągle mundury rosyjskie na ulicach. To mnie jednak speszyło i mimo świetnego zarobku, doskonałej sytuacji zawodowej, zostawiłem czteropokojowe mieszkanie, bibliotekę, wszystko tutaj zostawiłem i pojechałem z żoną, z dziećmi, z rodzicami żony przez Berlin Wschodni do Berlinu Zachodniego. I moje życie naturalne i normalne zaczęło się dopiero w 60-tych latach. Ich habe Karl Didizius vor mehr als 30 Jahren kennengelernt. Als ich hier nach München kam, da war er noch bei der Allianz Versicherung, Werbemensch, und hat jedes Jahr dort schon bei der Allianz, was ja eine große Ausnahme war, ein Buch gemacht mit Gedichten aus den Ländern des damaligen Ostblocks. Also er hat die slawischen Sprachen insgesamt in den 50er und 60er Jahren sehr gefördert. Nun müssen Sie überlegen, dass das damals, heute ist das selbstverständlich, damals war das überhaupt nicht selbstverständlich. Das war ja 10 Jahre nach dem Krieg. Und die Politik in Deutschland tat sich sehr schwer, wie sie gegenüber Polen auftreten sollte. Wir waren diejenigen, die den Krieg gegen Polen begonnen haben. Wir waren diejenigen, die Polen zerstört haben. Wie sollten wir jetzt auftreten? Und deshalb glaube ich, dass die diplomatischen Qualitäten von Karol genauso hoch einzuschätzen sind wie seine übersetzerischen und organisatorischen. Dziękuję. Proszę. Idę na górę do szefa. Dzień dobry panu. Moje szanowni. Dzień dobry. Jak się pan czuje tutaj? No bardzo dobrze. Dobrze. No proszę bardzo. Setzen wir uns. Ja. Ich habe Ihnen einiges mitgebracht. Ja. Ein paar Drucksachen Post, die an mich geraten ist, aber sie betrifft den Katalog, den Geografischer, Amerika-Universität, mit dem Angebot eines Künstlers und ja, Kopien. Werden wir alles beantworten und weiter. Sehr gut. Ja, danke schön.
do organizacji Instytutu Kultury Polskiej w Darmstadt doszło przez przypadek. Zaczęło się od tego, że chciałem pomóc tłumaczom, którzy, jak mi było wiadomo, w bardzo trudnych warunkach pracują. Przede wszystkim jeśli tłumaczą z języków, które nie są bardzo znane i nie są bardzo pożądane. Polski język był takim językiem. Nie kwapiono się do tego, było tłumaczy mało i tych kilku tłumaczy chciałem zgromadzić i pomóc im organizacyjnie. No i trwało to rok, pertraktacje z różnymi miejscami, urzędami, ministerstwami i doszło do tego, że w roku 1979 mogliśmy instytut założyć, a w 80. po restauracji otworzyć. Bardzo stare dzieje. Ówczesny kanclerz Schmidt odwiedził świeżo otwarty instytut w Darmstadt. Podczas jednego z pierwszych spotkań z Różewiczem w moim domu, rozmowa rzeczowa na temat jego wierszy, nad którymi właśnie pracowałem. Czytanie wierszy Szymborskiej po raz pierwszy w Niemczech, w Darmstadt, w instytucie. Z jednego z pobytu Zbyszka Herberta u mnie w domu we Frankfurcie widać po wieku moich dzieci, teraz mają 48 lat, Oktawia i Klemens pod choinką ze Zbyszkiem Herbertem. Jeden z wieczorów autorskich, które miewam w różnych akademiach, kościołach, fabrykach, jak tutaj z Witoldem Wirpszą, różnie to bywa, mnie interesuje każdy czytelnik, któremu chciałbym przedstawić polską literaturę i polskich autorów. Przyboś i ja w Warszawie, w Pałacu Jabłonna, dzień przed jego śmiercią. Bardzo dla mnie cenna fotografia. Iwaszkiewicz w rozmowie ze mną z okazji Kongresu Tłumaczy w Warszawie, też bardzo dawno jeszcze, jak widać. Klub przemysłowców niemieckich corocznie ma swoje zebrania w innych centrach kultury europejskiej, w tym wypadku Zamek Królewski w Warszawie i mój wykład Polska a Europa. Z Grasem w Łazienkach w Warszawie, w parku, spacer taki z okazji wizyty kanclerza w Warszawie. Byliśmy jego gośćmi osobistymi i gdzie tylko było można, wyrywaliśmy się z tych oficjalnych przyjęć na Wagary. Prezydent Weizsäcker przyznaje mi w swoim pałacu w Berlinie krzyż, wielki krzyż zasługi Republiki Niemieckiej. To jest błogosławieństwo specjalne, jak tutaj papież pisze, z okazji moich 65. urodzin. To już bardzo stare dzieje. Znaliśmy się troszeczkę z korespondencji. Tłumaczyłem jako pierwszy w całym świecie jego wiersze na język niemiecki przed wydaniem polskich tłumaczy w Anglii, i w Rzymie, i w Ameryce itd. Przy wyborze autorów oczywiście mam swoje kryteria osobiste. To jest polska historia, której nie znamy w Niemczech. Polska psychika, która jest nam w dużej części obca. Polska kultura towarzyska na przykład. Ze specjalną uwagą i sympatią zwracam się do pokolenia mojego. Jestem rocznikiem 21,
Więc to pokolenie Baczyńskiego, Gajcego, Różewicza, troszeczkę młodszy Herbert i Szymborska, troszeczkę starszy Miłosz, to jest moje pokolenie z moimi przeżyciami przedwojennymi, wojennymi, powojennymi. Tutaj wiele odnośników znajduję, które są i inne, i te same. I dlatego ten katastrofizm Miłosza, potem to szukanie nowych, prostych prawd u Różewicza w języku zupełnie innym, oczyszczonym. Potem ten nawrót do klasyki, do kultury śródziemnomorskiej u Herberta. Potem ta zdobywanie powolutku tej radości życia u Szymborskiej, jej delikatna, żeńska ironia. Każdy poeta marzy o sławie wiekopomnej, która ma trwać stulecia albo milenia. Tutaj jest krótki wiersz przywołujący mnie do porządku, żebym sobie za dużo nie wyobrażał o nietrwałości wszelkiej sławy. Nazywa się Osset Pokrzywa. Osset Pokrzywa, Lopuch, Belladonna mają przyszłość. Ich są pustkowia i zardzewiałe tory, niebo, cisza. Kim będę dla ludzi wiele pokoleń po mnie, kiedy po zgiełku języków weźmie nagrodę cisza? Was werde ich den Menschen bedeuten? Viele Geschlechter nach mir, wenn nach dem Lärm der Sprachen die Stille die Wette gewinnt. Die Gabe, Wörter zu fügen, soll mich erlösen, aber ich muss für die ungrammatische Erde bereit sein. Mit Distel, Brennnessel, Klette, Tollkirsche, mit dem Windhauch, der trägen Wolke und der Stille. Następny wiersz jest jeszcze krótszy. Brawo. Tak mało powiedziałem. Krótkie dni. Krótkie dni. Krótkie noce. Krótkie lata. Tak mało powiedziałem. Nie zdążyłem. Serce moje zmęczyło się zachwytem, rozpaczą, gorliwością, nadzieją. Paszcza Lewiatana zamykała się na mnie. Nagi leżałem na brzegach bezludnych wysp. Porwał mnie w otchłań ze sobą biały wieloryb świata. I teraz nie wiem, co było prawdziwe. So wenig. Diese Bescheidenheit kann man sich nur leisten, wenn man 40 Bände im Leben geschrieben hat. Co? Na tych 40 tomach. Mówię. Skromność, na taką skromność można sobie pozwolić, mając 40. Ich habe so wenig gesagt. Die Tage sind kurz, kurz sind die Tage, die Nächte, die Jahre. Ich habe so wenig gesagt, ich kam nicht dazu. Mein Herz ist matt von Entzücken, Verzweiflung, Eifer. Leviathans Maul klappte über mir zu. Ich lag entblößt am Ufer der menschenleeren Inseln. Zum Abgrund riss mich hinab der weiße Walfisch der Welt. Und nun weiß ich nicht mehr, was Wahrheit gewesen ist. Piękny wiersz. Piękny wiersz.
No właśnie, i? To była urok róże. Tak? No, ja, bo ja mam w pamięci jeszcze pana rozmowę z Różewiczem. Tak. I to było też ładne, ale to było ładne i jeszcze inne. Zawsze powinien człowiek ale być inny. Ale widać, że po prostu jest, tak? I herbynum nazywam. I że to wypływa jakby nie z tego, że jest sytuacja i że siedzicie obok siebie na sobie, że to jest... My się wcale nie widzimy, ale no po prostu jest. Jest taki sens. To jest... elektryczność. Dziękuję bardzo. Mnie się guzik urwał. Jest taka sympatyczna pani. Mamy podobne problemy. Natychmiast się do mnie... Gorzej, jak tu się stoi przy koncercie. Przyjdą jakieś nowe? Mają w bibliotece? Tak, tak. Słowacki, Baladyna i Mój Wiek Wada. To są te rzeczy, które mamy teraz na warsztacie. Dziękuję bardzo. A, nareszcie. Ale drugi guziczek, jak długo się panu oferuje. To już żonie. Dziękuję. Serdecznie. Nie pierwszy raz w tej sali. Ale najdłużej nie trzeci. Strasznie cię cieszę. Proszę się zdjąć. Ten klub był pierwszą organizacją, która w Polsce mi nagrodę dała. Wiesz, i dlatego... Kiedy to było? To było w 66 roku. W 66 roku, tak. Proszę sobie powiedzieć. No to, ja wiem, że to z bardzo dawnych. Bardzo i Parandowski mi mówił, że miał trudności z rządem, bo powiedzieli, jeśli nagroda Pen Klubu dla Niemca, to tylko z tych dobrych Niemiec z NRD, a nie z NRD, bo to są kapitaliści, faszyści i tak dalej. Ciekawe, prawda? No to były czasy dosyć takiego zimnej wojny i takiego surowego Gomułki, który wtedy... Tak. A on się uparł? To na tym się przecież ten reżim opierał, no, prawda? Tak. A Parandowski to... się uparł, on był ze Lwowa, jak pan też. I... No tak. Ja Wołomian lubię. Nie wiem dlaczego moja ostatnia wycieczka w Polsce przed maturą do Lwowa właśnie była. Ja tam widziałem panoramy. Jak pan zobaczy, ostatni mój tom, cała przedmowa, 30 stron o lwowskiej panoramie racławickiej. To jest moja idea. Aha. Pokazać obraz nie tylko Kościuszko na białym koniu, tak, ale Kosynierzy i ten chłop, który leży pokrwawiony, zabity. I ta stara matka przed krzyżem klęczy i modli się. I ta panorama w głąb, kilka gór widać tam. Strasznie trudne dla Niemców. Strasznie trudne. I ja to opisuję. I tu trzeba było siły duchowej, wie pan, żeby to. I w Niemczech, gdzie te urazy jeszcze większe było, wszystko nam zabrali, wie pan. Idiotyzm taki, prawda? Tak. I to było... Miałem straszne bojkoty. Ja procesy prowadziłem z nacjonalistami, tam, z NPD. Napisała taki zdrajca, sprzedaje Niemcy i tak dalej. Ja im wytoczyłem proces i wygrałem, może, ale dwa lata to potrwało. W tą i nazwę, w tą. I nikt nie wie, ile to było wtedy potu i trudu i starań, żeby to powietrze oczyścić, żeby można było znów oddychać swobodnie i jeździć tam. Dlatego te moje wszystkie programy zapraszać po 10 żurnalistów, 10 lektorów, 10 wydawców, 10 poetów i Bosch to wszystko finansował.
Muszę się do Grabini przekraść. Ja? No meine Hand gut zu Ihrem Geburtstag. Aber wir sehen uns doch im August. Ich rufe an, wann ich da bin. Ja, ich rufe Sie an und dann trinken wir Schokolade. Aber kein Mensch sagte uns, das sollte eine Sache hier. Kein Mensch hat das gesagt. Niemand. Ich wusste gar nicht. Ja, man hat mich angerufen. Nein. Ja, mir hat der Botschafter, unser Botschafter, nochmal gesagt, ihr müsst die parlamentarischen Beziehungen verstärken. Wir laufen gut auf der Zuständig, bloß ich bitte Sie, an das Institut zu schreiben. Ja. Ich bin ausgeschieden. Ich gehe auf die 80 zu. Und Dr. Bingen ist mein Nachfolger. Dr. Bingen, das Dr. Bingen, Bingen, schreiben Sie sich das mal auf. Und ich habe also einen Literaturkenner, einen Historiker. Man wird Ihnen gerne helfen. Zum Essen? Ja. Da schließe ich mich an. Freut mich ja, dass Man ich Sie endlich mal wieder sehe. Nein, ja und ich auch. Ja, der muss der Arbeiter sein. Botschafter hat ihn nicht mehr. Cześć. Salute. Nareszcie znów się widzimy. Kochany, Marian, jak się czujesz? Świetnie wyglądasz. Świetnie. Ja z żoną. Ja wiem, ja cześć. Cześć. I sława. Servus. Proszę bardzo. Do stołu, panowie szlachta. Natomiast wesoło z nami postępował profesor Kowalczyk. Pamiętacie, jak on... Tak, tak. Hej, ty, Frotter. Frotter. Venit ad cathedram juvenis de decius, dic mihi argumentum totius lectionis. Totius. Totius tak, lectionis, cuius titulus de nobe est. Stabaosie, salve magister, salve juvenis. A potem titere tu patule przez całe godziny. Widzisz, jeszcze pamiętam, a ja byłem bardzo zły z łaciny. Nie byłem dobry. Ja pamiętam, jak ty wstawałeś z ławki, na to venit ad cathedram i tak dalej. Tak. Słuchajcie, podpadajcie. Ale no bo odpowiedzi u niego były bardzo trudne. Przecież on pytał 45 minut. Tak. To nie jest tak. Co? 45 minut ciebie. Miał sobie tak, a równocześnie postawił ci wielu chłopcom takie czy inne oceny. Prawda? Bo nie umiesz. Tak jest, ale 45 minut właściwie trzeba było odpowiadać. Ale dlaczego mówiłem o Kowalczyku? Bo on właśnie miał ten froter tak, wołał tak. Tych wszystkich froterów, których widział poprzedniego dnia. Na deptaku. Na deptaku. On siedział w esplanadzie, zatem przy tak i patrz, obserwował, kto się porusza tak, w tą i nazad, kto z dziewczynkami i potem po na następny dzień venit ad cathedram, juvenis, tak, Frotter, tak. A sam był taki arbiter elegancjarum. Tak. Elegancki zawsze tak. W garniturach. W garniturze zawsze czyściutki. Czyściutki, tak. Klasycznie przychodził. My właściwie w szkole nie stawialiśmy sobie tego pytania o narodowość. Nie stawialiśmy sobie tego pytania. I ja ci muszę powiedzieć, że dopiero ja się po wojnie dowiedziałem o tym, że prawda, ty czułeś się Niemcem. Ja, tylko myśmy ja tego ten... nie eksponowali. Tak, ja... Chciałabym powitać bohatera naszej dzisiejszej uroczystości, pana profesora Karla de Decjusza. Wielki i znakomity wkład Karola de Decjusza w dzieło zapoznawania Niemców, Austriaków i po części Szwajcarów z dorobkiem polskiej literatury współczesnej trwa od ponad 40 lat. Polska kultura doczekała się w tym okresie wielu wyróżnień, a jej światowe sukcesy mają nierzadko swojego promotora i mecenasa
w osobie naszego dzisiejszego dostojnego gościa. Konferencję Karl de Decius, ambasador kultury polskiej w Niemczech, uważam za otwartą. Dziękuję. Dorobek twórczy doceniony został również przez władze państwowe obu krajów. I chyba nikt poza Karlem de Deciusem nie posiada tylu wysokich oznaczeń polskich i niemieckich. W tym Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą Republiki Federalnej Niemiec i Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród odznaczeń znajdują się także dowody wdzięczności ze strony rodzinnego miasta, tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego i tytuł honorowego obywatela miasta Łodzi. Ofiara czuje się trochę jak przed wysokim trybunałem. No cóż, robiłem tylko to, nie więcej, czego mnie Łódź nauczyła w młodości. Jestem łódzkim robociagą pracującym w hali fabrycznej Scheiblera, Gajerów Poznańskich, teraz w innych rejonach oczywiście. Na 10 warsztatach jednocześnie, biegając od jednej nitki do drugiej i wiążąc urwane koniec z końcem, ażeby nie popsuła się całość. Lata 20 i 30, te łódzkie lata były dla mnie sielskie, anielskie i chmurne, durne. Potem byłem najpierw 10 lat statystą katastrofizmu realnego, nie tego pięknodusznego, literackiego, wilińskiego lat 30. Potem 30 lat urzędniczyłem po 10 godzin dziennie, zupełnie gdzie indziej. Potem nareszcie po emeryturze w wieku lat 60 organizowałem 18 lat wizję i misję bardzo osobistą i bardzo sentymentalną. A teraz niech tak będzie, jak być musi, prokuratura profesorska ma głos. Mamy za nami wiele godzin twórczego wysiłku. Teraz, jeśli Państwo pozwolą, chciałbym zaprosić Państwa wszystkich do naszego skromnego łódzkiego stołu, aby nabrać sił na resztę. Skromnego stołu, to jest stołówka uniwersytecka. Studentów karmią tak tutaj w Łodzi. Ja się zapisuję na germanistykę. Dyplom numer jeden. Bardzo dziękuję za te wykłady, za te referaty. Dzisiaj były wspaniałe. Bardzo jestem wzruszony. Poziom i wszystko, no w ogóle, cordialmente dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Ale zobaczymy się jeszcze, czy ty leżysz absolutnie w łóżku. Ja cieszę, to jest dla mnie höhepunkt, jak się mówi po polsku, do ciebie przyjść z tobą posiedzieć, pogadać troszeczkę, bo ja tu ciągle mam masę ludzi obok siebie, a ja jestem człowiekiem samotnym, raczej lubię samotność. I pogadamy. Nocne rodaków rozmowy. Tak, tak. Proszę, bo ja nie wiem, jak to się skończy. Ja chcę się wyrwać tu jak tylko mogę najwcześniej, bo mnie to już męczy, dobrze? Nie ma sprawy. Iluś, więc całuję rączki twojej żonie, ciebie obejmuję, widzimy się jutro wieczorem. Pa, dobranoc. I wyzdrów mi do jutra. Bardzo ładny, z tym napisem na górze. No i wystawa. Ja nawet ją nie podejrzewałem o tyle. Tak, bo taka skromniutka osoba. Skromniutka osoba. Wie pan, ja powiedziałem jej, zobaczy to wszystko, jak to dobrze wygląda, to pani jeszcze kilka cenności dostanie. O, jest ta skromniutka osoba.
Panie Ruce, no, nieoficjalnie. Dzień dobry jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tak. Panią widzę. Ja też się bardzo cieszę i mam nadzieję, że Pan jest zadowolony z tego, co Pan widzi. Już pierwsze wrażenie jest fenomenalne. Ostrzegałem, że u mnie tego tak dużo, że to... A ja wyszarpywałam, wyciągałam tak, od Pana ona profesora. Jest genialna, ona jest genialna. Jeśli chodzi o takie rzeczy, capcarapca. Gdzie diabeł nie może? Tak. Nie, nie, nie. No, się tego, co? No i to nawet nie wszystko, to jest cząsteczka, nie? To chyba 38 rok, tak przed maturą. No tak, to jest młodzieniec. 38 rok. Ale wtedy młodzież dbała jeszcze o koszulę, o krawacik, tak. Ja się urodziłem. Widzi pan, tak. Proszę jeszcze raz pokazać, panie profesorze, gdzie pan jest? Tutaj na górze, przy piecu. Najwyższy. Przy piecu. Najwyższy. A jak panu poszła matura? Źle. Byłem kiepskim uczniem. Co ale to ładnie dużo śpiewaliśmy tak? Potem. Proszę? Ładnie śpiewaliśmy. My śpiewaliśmy, tak. Z gospodynią. To jest studniówka przed mama. Z czego panu tak fatalnie na maturę poszło? No bo czytałem wiersze pod ławką i nie uważałem. Wie pan, mnie to nie interesowało wszystko. Historia przede wszystkim nie interesowała mnie. Nauki ścisłe mnie interesowała filozofia i języki. A tego było mało. Więc ja dokształcałem się pod ławką szkolną, czytając książki, których w programie nie było. I dlatego stopnie były nieważne, ale mnie to nie bardzo denerwowało. Mein Bild, mój portret. Tak. No, to chodźmy do obowiązku. Tutaj? Tak, idziemy z... Chciałem zapytać, który z polskich autorów, poetów jest najbliższy mentalności czytelnika niemieckiego? Więc po pierwsze, największą popularnością zyskali najpierw Różewicz i Herbert i to w dwóch bardzo różnych grupach. Grass i Enzensberger, to znaczy ludzie upolitycznieni i zainteresowani nowoczesnym językiem, polubili Różewicza od samego początku i są jego zwolennikami. Ludzie wielkiej kultury klasycznej, humanistycznej polubili bardzo Herberta i to jest jego druga parafia. To są te dwie wielkie parafie. Do tego doszła Szymborska troszeczkę później, a do tego doszedł, ale również tylko z powodu Nobla, Miłosz. Miłosz jest mniej dostępny dla niemieckiego czytelnika, więc największą furorą cieszą się Letts jako aforysta, Herbert, Różewicz, Szymborska jako poeci, potem oczywiście jest science fiction, Lem ma 80 książek, milionowe nakłady, więc tak źle z tą polską literaturą u nas nie jest. Proszę bardzo. Mógłby pan zacytować czterokrotnie przetłumaczony przez Ciebie Klima. Chciałabym usłyszeć, jak brzmi Rym i Rym. I
ale tylko dwie linijki, nie więcej, bo te linijki są najbardziej trudne. Aha. Tak, Mieszczanie, taki wiersz nawet wisi w mojej sali, tłumaczyłem. On się po polsku zaczyna straszne mieszkania, w strasznych mieszkaniach, strasznie mieszkają, strasznie mieszczanie. I tę grę słów oddać po niemiecku. Mieszczanie to jest słowo bürger i on się nie kojarzy z mieszkaniem, bo bürger, ten mieszczanin niemiecki pochodzi z średniowiecza, gdzie mieszczani mieszkali w obrębie murów. Burg. Burg to był ten zamek, wokół zamku wolno było mieszkać w obrębie murów, a poza murem to już naród, taki prosty, wieśniacy i tak dalej. Więc tu trzeba kombinować burg, bürger i mieszkać beherberg. I po niemiecku wychodzi schreckliche Burgen, Burgen auf Bergen, beherbergen schrecklich, schreckliche Bürger. To samo i nie to samo. To jest właśnie to, ta wierność innego typu. Wierność wobec logiki, wobec etymologii i wobec sensu tego wiersza. A piękno jest ważne, dla mnie przede wszystkim sprawdzianem jest, czy piękny wiersz polski moje tłumaczenie nie psuje. Czy on wychodzi po niemiecku również jako wiersz, gdzie się rozumie ducha zdania i poezji, wiersza, a nie po prostu słowo, bo słowo przetłumaczyć to nie jest żadna sztuka. Ślicznie dziękuję organizatorom, wszystkim współpracownikom i publiczności.